Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku, raczej w kolejnych odcinkach z Crash Mind Over Mutant na PlayStation 2. I ten odcinek zaczynamy od czasówki z Green Mojo. Otóż tak, stwierdziłem, że tą sekcję poprowadzimy w postprodukcji, dlatego że już sobie nagrałem, jak przychodzę właśnie te Green Mojo. No bo też byłem w trakcie maksowania tam paru tytanów, które udało mi się zmaksować, bo tak się pochwalę, że udało mi się zmaksować TK'a oraz Raticle. I stwierdziłem, że w sumie nagram to w postprodukcji, bo są dwie misje, które się odblokowały po przejściu tamtych pierwszych 9 epizodów. I właśnie są to te dwie misje opcjonalne, które teraz robimy. Czyli pierwsza to jest właśnie 60 Green Mojo, a druga to będzie Treasure Chest, czyli po prostu złap skrzynki. Lub odnajdź, lub po prostu zabierz skrzynki. I gdzie będziemy musieli po prostu 10 skrzynek skolektować, czyli po prostu skolekcjonować. I powiem wam tak, sesja, którą będziecie za chwilę widzieć, będzie już normalnie w live produkcji i powróci moja kamerka, dlatego że udało mi się kompa naprawić pod tym względem, a w zasadzie może nie kompa, a bardziej kamerkę naprawić, dzięki czemu będę mógł znowu powrócić ja z moją, jak to niektórzy lubią mówić, krzywą mordą, więc jeżeli ktoś nie lubi gapić się na mój facecam, no to po prostu lepiej niech sobie odcinki w tle słucha. Sukces! Jej! Mamy to! Oh yeah! No i dobra, czas na Treasure Chest, które będzie na nas tutaj czekać, ponieważ to jest druga i zarazem ostatnia czasówka, którą tutaj wam pokażę. No ale w sumie w Let's Play zostaniecie zasypani jeszcze czasówkami, ponieważ tam chyba dwie zrobiłem albo jeszcze jedną. Tych czasówek w gierce jest strasznie mało, ale przynajmniej będą one zrobione i przynajmniej będzie można powiedzieć, że te opcjonalne misje też będą zrobione. Aczkolwiek dowiedziałem się o jednej rzeczy, mianowicie takiej, że nie wiem, czy będę mógł zrobić pełnoprawne 100% w tej gierce. Dlatego, że jeżeli wszystkie opcjonalne misje się liczą, to mam zdziepko przesrane, ponieważ jest jedna opcjonalna misja, która wymaga multiplayera, a jak wiecie, ja nie nagrywam to z kimś, tylko sam. Więc będzie malutki problem i nie wiem, jak ja to pogodzę. Więc Houston, mamy problem, innymi słowy. Oh yeah. Trzeba będzie teraz jeszcze się zabrać za Crasha Twinsanity i jego skończyć. Bo Mind Over Mutant skończę, Twinsanity trzeba też skończyć i potem zabrać się za pozostałe let's play'e, które mi zalegają. A tego trochę jest, uwierzcie mi. Dog Slave chociażby. Nie wiem, no zacząć Daxtera, Jacka trójkę. No tego trochę będzie. I dlaczego nie opowiadam o żadnych moich wspomnieniach z przed 4 lat? Bo nie, znaczy sprzed 4, Jezus, sprzed 3 lat. Czemu, co ja mam z tą czwórką, kurde? Czemu o tym nie wspominam w każdym razie? Dlatego, że po prostu no nie mam żadnych takich wspomnień sprzed 3 lat. Poza tym nie robiliśmy chyba nawet z kolegą tego challenge'u, więc tym bardziej. Więc yeah. I za dużo więc mówię, muszę to zmienić. Ale mogę powiedzieć, że nie był on jakoś super trudny, bo był dosyć taki nawet, więc jest to wszystko, jakby to można było powiedzieć po polsku, pod kontrolą. Tutaj będzie przedostatnia i zaraz będzie ostatnia skrzynka. Za chwileczkę. Zaraz będzie 10 na 10. Szukamy ostatniej skrzynki. Gdzie ona może być? Oczywiście, że tutaj. Sukces! I dziękuję za tą sekcję post komentary, a teraz będziemy widzieli się już w sekcji live komentary, tak więc pa pa! Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash Mind Over Mutant na PlayStation 2. I cóż, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki, pokonaliśmy tam trochę tytanów, tam mieliśmy walkę oczywiście z Evil Coco. No i co? No i osiedliśmy sobie tego oto sympatycznego przystojniaka, jakim jest TK. I powiem wam szczerze jedną rzecz. Przed tym odcinkiem mogliście zobaczyć
sekcję post komentary tego let's playa, gdzie robiłem tam dwa challenge, które w zasadzie ominąłem, bo one się dopiero odblokowały po przejściu poziomu. I czekajcie chwilę. No i jestem z wami z powrotem. Dobra, to co, przechodzimy do grania. Nic szczególnego się jakby nie wydarzyło. Lecimy sobie z koksem w takim razie. O, tutaj widzę, że sobie już tam Raticle poleciały. W sensie nie Raticle, tylko Ratnikan. O, i proszę bardzo, mamy Scorporillę. Nice one. Szczerze wam powiem, że Scorporilla dziwnie wygląda w tej gierce, jeżeli mam być szczery. Wiem, że to mówiłem już poprzednim razem, ale wolę to napomknąć tutaj też. I tak mam 20 razy combo, dlatego że wbiłem sobie opcjonalne misje, dlatego że coś wam pokażę w sumie. Tak, żeby wam tutaj rozświetlić co nieco. Porobiłem sobie trochę pobocznych misji. Jak zobaczycie, będzie parę misji zaliczonych, których jeszcze nie robiłem. Na przykład gdzieś tutaj będzie jedna z tych misji pobocznych. Zaraz wam tutaj ją przedstawię. O, T to the K, czyli po prostu zmaksowałem TK'a. Tak samo jak Raticle, czyli te dwa tytany zmaksowane mam na samiutki koniec levelu, czyli nie muszę już nic wbijać tam w nich, bo expo już się samo wbiło. I dlatego teraz na Scorporilli będziemy wbijać sobie. Jak widzicie, combo razy 20 to bardziej bardzo łatwo wbijać level Scorporilli. Oj, zapomniałem jak się tutaj blokuje, trudno. Dobra, tym się blokuje. Wiecie co? A jednak nie trudno. Zrobię jedną rzecz. O właśnie, teraz będziemy robili taki unik, dzięki czemu nasza expo się utrzyma. Ponieważ nie dostaniemy żadnych obrażeń. O, fajnie ominięte. To było spoko. No i proszę bardzo, pierwszy upgrade dla Scorporilli. Jeden z pięciu. Myślę, że będzie łatwo wbijać tutaj combo, bo mówię, mam combo razy 20, a jak już będę miał combo na przykład razy 40 czy coś, to już w ogóle kompletnie combo samo się będzie wbijało. O, sami zresztą teraz widzicie, razy 40, no to będzie dopiero hit. Zobaczmy jak tutaj się będzie wbijać. A widzicie? Drugi z pięciu upgrade'ów. Nice. Utrzymajmy ten wynik. O. O. O kurde. To było dobre, to było dobre, więc to akurat zasługuje na jedną rzecz. O. Dobra, udało się nam ładnie doskoczyć. Dobrze, pięknie zrobione. Piękna obrona tutaj Scorporillo. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale teraz w papę dostaniecie, nie? Ale teraz w papę dostaniecie, kurde. Skończcie mi tutaj pitolić jakieś kocopoły. Ja tutaj chcę zupgrade'ować Scorporillę do końca i zdobyć, kurde, misję opcjonalną. Chcę się zdobyć, no, zrobić do końca misję opcjonalną. Ale jeżeli chodzi o moje wspomnienia, moje i mojego znajomego, to powiem szczerze tak. Te sekcje zrobiliśmy bezproblemowo, nie było żadnych problemów z tą sekcją. Praktycznie jedyne, z czym mieliśmy problem, to powiem wam później, ponieważ tam będzie pewien etap w tej misji, który sprawił nam nie lada problem. No i dobra, Scorporillę mamy na maksa już ten zupgrade'owaną, więc nice. To teraz będzie można kolejnego tytana na maksa zupgrade'ować i już wiem kogo. On tutaj oczywiście będzie. O, jest obok nawet Scorporilli, proszę bardzo. Jak się świetnie dobrali.
Ale taka ceka trochę zwolniła, nie powiem, że nie. O! Dobra. Jedziemy Rhino Rollerem! Dobrze! Ej, powiem wam szczerze, że Rhino Roller w tej części jest chyba bardziej przydatny, mi się wydaje, niż w Titansach. Takie ma ciekawsze upgrade'y. Znaczy ciekawsze upgrade'y, no ciekawsze ataki ma. Dobrze! Dobrze! Utrzymaj tylko te combo, nie? Staraj się utrzymać, pomidor, to combo. To będzie cacy. Okej, okay, dobrze. Dobra wymiana. Jeszcze więcej mojosów będzie. 202 combo. Niektórzy tam long playerzy, speedrunnerzy mieli, kurde, te combo razy, wiecie, razy już, nie wiem, 900 czy coś takiego. Okej, spoko, spoko. Rozumiem, o co chodzi. Rhino Rollerem przecież teraz będzie można łatwo wrócić do Wampa Village. Tak, 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 Aku Aku, świetnie. Dobrze, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, wbijamy mojosy. Gdyby nie to, że straciłem to combo razy 20, to byłoby o wiele lepiej, bo teraz bym mógł mieć spokojnie pierwszy upgrade z 5. Ale dobra, nie narzekam. Będziemy na nowo wbijali combo i trudno się mówi. Wbijemy to 200 spokojnie, ponieważ tutaj kombosy się nie restartują, jak kogoś nie atakujesz, i one się wręcz zapisują, więc tyle dobrze. Sami zresztą widzicie, mam już combo razy 8, więc to tylko kwestia czasu, aż znowu wbiję 20. Bo atakując przecież postacie też możemy sobie combo wbijać, więc tyle dobrze. I co, lecimy teraz tutaj. I proszę bardzo. Na spokojnie sobie będziemy te upgrade'y wbijać. Może się okaże, że w tej serii każdego tytana sobie zupgrade'ujemy, co byłoby spoko. Tutaj mamy oczywiście bramę zablokowaną. I żeby ją odblokować, to trzeba będzie jedną rzecz zrobić w zasadzie, ale to spokojnie, to się wszystkiego na spokojnie dowiecie. Żałuję, że te skrzynki powodują, że tracę combo, no ale trudno się mówi. Najwyżej będę, wiecie, upgrade'ował tytany też poza anteną, no bo bądźmy sobie szczerzy, to nie jest zbytnio ciekawy proces do oglądania i każdy o tym wie. Słyszę tam jakąś maskę, mojo maskę. Ja wiem o jaką to chodzi i mogę tu już wam od razu z miejsca powiedzieć, że nie zrobimy sobie tutaj 100%. Ponieważ nie będę mógł wszystkich mojo masek zebrać tutaj. Nie będę mógł tylko dlatego, ponieważ nie mam odpowiednich sekcji odblokowanych w tej gierce. O, level up 14 na 32. Nice. Może całe, może tego Crusha do końca zupgrade'ujemy, tak jak w tych Titansach. Kto wie, kto wie. Wszystko jest możliwe. O, widzicie? Hot Stuff. To jest opcjonalna misja i możemy mieć tutaj 5 takich masek. Jednak niestety my Hot Stuffów nie zrobimy na 100%, a raczej Hot Stuffu nie zrobimy na 100%. Z tego względu, że no nie mamy takiej możliwości. Bo będzie jedna sekcja, która będzie zablokowana tutaj. Ten mechanizm odblokował sobie właśnie tę bramę, którą, dzięki której teraz się dostaniemy dalej. Tak więc, let's do it! A
A wbijmy sobie combo. A co nam szkodzi, kurde, co? Mamy być ci gorsi? Bez combo? Starajmy się chociaż wbijać te kombosy. O, i teraz siadamy i jedziemy następnym. I teraz następnym. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze. To na razie jest wszystko w porządku. Ogólnie muzyka w tym poziomie mi się bardzo podoba. Jest taka fajna, spokojna i taka mega chillująca, szczerze. Mimo że tutaj dzieje się niebezpieczeństwo i tak dalej, to jednak jest taka fajna, chillująca. Nie narzekam. I muszę teraz całą drogę na nowo pokonać, bo kurde, w beznadziejny sposób spadłem. Ale to tam mniejsza o większość, jak to mawiałem. No już od razu wracamy na tor, bez zbędnego przedłużania. Czemu nie mówię o żadnych ciekawostkach? Ponieważ żadnych ciekawostek nie ma na razie. Ogólnie to, co powiedziałem wam poprzednim razem, to prawdopodobnie jest wszystko. Całe ciekawostki z całej gierki. Bo ta gierka nie miała żadnych tam, powiedzmy, problemów. Ale jedną rzecz tutaj w sumie muszę sprostować, za którą szczerze z Zakolakiem gadałem. I dzięki ci, Zakolak, że mi to tam naprostowałeś. Otóż w wersji bodajże na Wii albo na Xboxa 360 można grać Coco, więc nie zmienia to faktu, że jednak w wersji na PS2 nie możemy grać Coco. I jest to troszeczkę coś, co zostało wycięte z wersji na PS2, bo miało to pierwotnie się pojawić, a z jakiegoś powodu się tego pozbyli. Z jakiego? Nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym też wiedzieć takie rzeczy, moi drodzy. Ale niestety nigdzie nie ma informacji podanych. Mogę się co jedynie domyśleć, że model Coco jakby może ciężko było im zaimplementować jako postać grającą. Bo jednak bądźmy sobie szczerzy, Coco może mieć inne troszeczkę ten power-upy niż nasz Bandicoot, nasz Yamrai. Okej, dobra, to było super. O, i to jest ta sekcja, której ja nie lubiłem, ponieważ tutaj jak żeśmy 3 lata temu grali ze znajomym, czyli w 2017 roku, jakoś tak w lutym albo w marcu, to tutaj trzeba było właśnie zdobywać 3 klucze i my żeśmy na początku tego nie ogarniali i my żeśmy tak tutaj failowali, że to jest naprawdę przegięcie pały, nie? O, combo razy 6, to też dobrze. Nadrabiamy, moi drodzy, nadrabiamy. Nie poddajemy się. Aj, musiałem wlecieć w te kolce. Kurde, dlaczego tutaj ta sekcja się nie mogła wtedy zablokować? To jest bez sensu, bo gra często blokuje ci takie mało ważne sekcje, ale sekcje, gdzie na przykład coś cię może zranić, mimo że już bardziej powinieneś się tutaj skupić na tym, to jednak zostają i to jest takie dla mnie bez sensu totalnie. Dobra, wymieniamy Rhino Rollera. I wymieniamy. Taka wymiana, wiecie o co chodzi. I dobra, no to co, lecimy, szukamy kluczy. Swoją drogą, motyw z kluczami mi się też bardzo podoba w tej gierce, bo to jest taki, według mnie, pstryczek w nos do tych, do CTR-a. Bo klucze tutaj, sami zobaczcie sobie, że one trochę przypominają te klucze z Crasha Team Racing, tego na PS1. Tak wyglądowo. W sumie, ej, zaraz, za chwilę, chwila, moment. Ja tutaj trochę zasłaniam, więc zjadę sobie tutaj w dół. Może tak na bardziej sam dół. O. I zobaczcie sobie teraz wygląd kluczy, bo wam zasłaniałem w sumie. Trochę przypominają mi te klucze właśnie z Crasha Team Racing. I to jest takie fajne nawiązanko. Jeżeli twórcy chcieli dać taki pstyczek w nos dla CTR-a. W
Ważę, że Scorporillę mam już w sumie upgrade'owaną, więc to jest taki najważniejszy ten, bo niedużo mi zostało, jeżeli chodzi o tych tytanów. Bo tych tytanów, aka mutantów nie ma zbyt dużo w tej gierce, więc robienie tych opcjonalnych misji z upgrade'owaniem ich do końca, to myślę, że będzie bułka z masłem. Co mogę zachwalić w tym poziomie, to to, że jest generalnie bardzo ładny, w sensie ja nawet lubię poziomy pustynne w Crashu, chociaż bardziej je polubiłem właśnie w Mind Over Mutant, czyli właśnie w tej gierce, nie? W tej wersji w sumie, bo przecież poziomy pustynne były też w wersji na Nintendo DS-a. No. O! Kombo raz dwa. Lecimy. Ładnie! Teraz po złotego tego. Tak, jakbyście się pytali, to te odgłosy wydaje właśnie ten klucz. O, dobrze. Ładnie tutaj zebrane. Dawaj. Kurde! Myślałem, że tak ładnie polecę do przodu. I zbiorę od razu kluczyk. Nice. Znaczy, nice. Najgorzej, to chciałem powiedzieć. O, teraz akurat wyszło, bo musiałem idealnie wręcz stanąć. Idealnie wycelować. Tja. Niech gierka jeszcze dalej tak będzie kombinować, naprawdę. Dobra. O ty! Nie wolno tak. Moje kombo mi zebrałeś. Elo? Nara? Uciekam stąd. Dobra, to myślę, że kamerka może wrócić z powrotem tam, bo i tak już na razie nic nie będziemy zdobywać. Jakbyście widzieli kursor, to sorry, ale wiadomo, że z PC SX2 gram, a nie z konsoli. Ta muzyka chyba leciała w wersji mutantów na DS-a, z tego co dobrze pamiętam. Czekajcie, ja spróbuję tam dolecieć. Da się w ogóle tam przejść? O! No to jednego tytana będę musiał się pozbyć i chyba niestety na TK'a padnie. Sorry TK. Wiecie, TK jest taki nawet tytanem, znaczy mutantem w sumie, ale wolę jednak upgrade'ować teraz te tytany, czyli właśnie, wiecie, Rhino, Roller i tak dalej. Dobra, tutaj nie idę, bo tutaj zguba będzie. A tutaj co jest? Dobra, tutaj nic nie ma, więc możemy iść dalej wtedy. Okej, okay, tam mamy buty. Buty zajebistości. A, dobra, już wiem, gdzie żeśmy doszli. Ja już wiem, gdzie żeśmy doszli. Oh man! O nie, ale cringe fiesta teraz będzie, najgorzej! O Jezus Maria, nie, proszę, nie! Ja mam wodę jakąś? Nie mam. Ta, to jest ten Rhino Roller Village. Czyli mamy już wioskę Rhino Rollerów.
To była misja 10, tak swoją drogą. Więc teraz będziemy zaczynali misję 11 z 23, więc można by powiedzieć, że w jakimś stopniu jesteśmy w połowie gierki. Dawaj. Okej, okay. A ty co tam powiesz? Mnie tylko jedna rzecz zastanawia, dlaczego Rhino Rollery szczekają? What the fuck? Znaczy ja wiem, że to jeden, ale kuźwa, dlaczego? O, tutaj coś możemy sobie zebrać. Mimo, że jeszcze do tego poziomu nie wchodzimy, bo na razie nie mamy jakby możliwości. To znaczy możliwości mamy, ale i tak go nie zrobimy na 100% ani nic, więc nie rozumiem, po co byśmy mieli to robić teraz. Tam nawet bramę mamy zablokowaną, co zresztą możecie zobaczyć sobie. Ale dobra, chciałem sobie tutaj tylko mojosy pozbierać, nic szczególnego więcej. O, dobra, tutaj skrzynki są. Ale spierdzielamy stąd, nie, nic tu po nas. Na górę też nie będziemy szli, bo tak tam nic nie zrobimy. Ty se tam dalej szczekaj, my lecimy dalej. O, dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, okay, dobra, widzę tutaj, że jednak bawimy się trochę inaczej. Dobra, to ja sobie chyba pójdę już. Albo zrobimy coś innego. Dokładnie tak, combo razy 6. Dobra, combo razy 6, nice. To może być dobre. Combo razy 7, o jeszcze lepiej. Dobra, combo razy 6, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, combo razy 7 to jest dobry wynik. Combo razy 8, dobrze. Bierzemy ich na dystans. Przepraszam, że ja tak mało co mówiłem na tej walce, bo praktycznie moje gadki to było komentowanie tego, ile combo King udało nam się zdobyć, raczej naszych kombosów. Ale tak, to jest Spike. Jak zauważyliście, Spike się nieco trochę różni wyglądem, jak i umiejętnościami względem of the Titans. Więc ja. Jest teraz dosyć bardziej upierdliwy, co można było zobaczyć po konfrontacji z nimi. O, tutaj jest brama, która nam się nie odblokuje na chwilę obecną, więc na razie tamtędy sobie nie pójdziemy. Dobra, na razie myślę, że Spike'a sobie zostawimy. Wolę mimo co na Rhino Rollerze wbijać combo niż na Spike'u. Na Spike'u sobie będę wbijał później combo, bo Rhino Roller to jednak teraz jest taki troszeczkę mus, żeby tam wbijać mu combo, bo
trochę taki ważny tytan teraz jest dla mnie, a raczej ważny mutant. Bo w tej gierce przypominam, że to jest Mind Over Mutant, a nie Mind Over Tytan. Aha. I co taka scenka miała oznaczać? It's the bridge crash. That old lady wanted to do you a favor. Okay. We should be able to make it back to Rat Sickle Kingdom with the roller now. Head down, power through crash. We need to hurry. A, czyli teraz musimy opuszczać już te kanionowe klimaty, no bo przecież teraz ten trzeba będzie do szkoły Niny się dostać, co nie? Swoją drogą tutaj będzie ukryta Mojo Maska, którą warto zebrać. Ona jest tam u góry. O, proszę bardzo. Jak wrócimy, to będziemy mogli już zebrać całe 5x5. Ale to spokojnie, zanim my wrócimy, to jeszcze zdążymy poznać nową lokację. Więc spokojna wasza roczochrana, jak to mawiają. Ubolewam nad tym, że nie mam combo już 200. Ale na nowo się będzie wbijało to. Wszystko w swoim czasie. Ej, ale złotego Mojosa proszę mi zebrać. Nie! No nie, no co to miało być? No dobra, i cofamy się teraz na sam początek, bo to już jest praktycznie sam początek, jak widzicie zresztą. Ciekawe jestem, co się pozmieniało w momencie, kiedy będziemy teraz wracać. Przecież w ogóle coś się pozmieniało w tych lokacjach. W zasadzie to nie widzę, żeby cokolwiek się miało zmienić. Może poza tym, że są tutaj jakieś dziwne kamery, których wcześniej nie było. Czyżby Cortex do tego czasu wiedział, że będziemy chcieli wrócić i pozainstalowywał jakieś takie dziwne mechanizmy? No to wygląda. Dobra, tędy już wychodzimy sobie stąd. Na razie nic tutaj po nas. Idziemy po tej... Wow. Po tej dziwnej platformie, po tej dziwnej konstrukcji, którą TK tutaj nam zmajstrował. Dobra. Okej. Teraz lecimy dalej. Bo ja wiem, gdzie teraz będziemy musieli się dostać. Znaczy, w sumie to jest na razie opcjonalne to, co robię, aczkolwiek chcę wam to zademonstrować. Że dzięki naszemu... Rhino Rollerowi będziemy mogli zdobyć dodatkowe Mojosy, które są ukryte w tej sekcji poziomu. I chcę wam to przede wszystkim pokazać. O, combo razy 4 będzie dla nas tutaj. No kuźwa, crash! Ja pierdolę, tak spartolisz to tylko ty potrafisz, co nie? Nie wiem, ja nie lubię troszeczkę tutaj odbijania się od ściany, jeżeli chodzi o Mind Over Mutant, bo Crash definitywnie ma jakieś problemy sam ze sobą. Bo nie było to dopuszczalne, żeby Crash po prostu od tak sobie zeskoczył. Dla mnie to jest co najmniej dziwne. A miałem już tyle takich dobrych okazji, żeby mieć już combo razy 8 czy coś, ale nie, bo Crash musiał, kurde, spierdolić to w koncertowy sposób. Jakaś mucha mi tutaj lata, ja pierdzielę. Dobra, lecimy do góry. Tutaj mamy ukryty upgrade zdrowia. 15 na 32, dobra. No i teraz możemy wracać, bo nic tutaj po nas, tak na dobrą sprawę. A, kamery tutaj wszędzie są teraz. Temu Cortexowi to naprawdę się nudzi, serio. Okej, weźmy sobie to. Jestem ciekaw, ile będziemy mieli procent gry, tak więc będziemy mogli teraz ten, lecieć do chatki Crasha w sumie i sobie zapiszemy.
O, tam czasówkę widziałem. O, to przy okazji czasówkę sobie zrobimy tutaj, jak już jesteśmy. Wejdźmy szybko sobie do chatki Crasha. Dobra, zobaczmy. 36% gry. 11 na 23. Optional mission mamy 17 na 50. No to całkiem nam idzie nawet. Może się uda wszystko zrobić w tej gierce, zobaczymy. Nie obiecuję, ale też nie mówię, że nie. Chociaż jak nie uda mi się zrobić 100%, to prawdopodobnie odpalę streama któregoś razu i tam zrobimy sobie 100%. Bo mi tak trochę bardziej zależy na tym, żeby zakończyć czwarty maraton Crasha, żeby wiecie, już polecieć sobie z Ancient Trilogy i już tam z pozostałymi gierkami, no bo tak na dobrą sprawę, nie żeby coś, ale jak to się mówi, Ancient Trilogy i później ten Crash Nitrofield po raz ostatni, już będziemy mieli wszystkie gry do Crasha 4 zrobione. O, dobra. Zbieramy Green Mojo. Lightowa misja, to jest mega. Znaczy, tak, na tyle lightowa, że pewnie mu spierdzielę, ale no, wiecie o co chodzi. O, proszę, ale tutaj zmieniamy już, kurde, co? Zmieniamy sobie już, najlepiej, kurde. Zmieniamy dróżki. Szczerze powiedziawszy, to ja tych misji praktycznie z moim znajomym nie robiłem. To znaczy, robiliśmy tam parę misji, ale nie robiliśmy wszystkich. Tak w gwoli ścisłości. No i dobra, misja opcjonalna jest zaliczona, więc teraz lecimy w tamte rejony. A lecimy tam nie bez powodu, bo teraz, mając Rhino Rollera, będziemy mogli odblokować ekskluzywną... Dobra, co ja gadam, jaką ekskluzywną, specjalną ścieżkę, która zabierze nas właśnie do szkoły Niny. No i tutaj gra wymagałaby od ciebie, żebyś już miał Rhino Rollera, żeby robić takie triki. Ale mnie wkurzasz, gościu. Okej, okay, dobra, trochę mój Rhino Roller na tym ucierpiał. Dobra. Idzie nam całkiem spoko. 10 combo, Jezu, nadrabiamy to, moi drodzy, nadrabiamy to. Razy 14, Jezus Maria, proszę. Wbijmy tutaj, kurde, maksymalny poziom dla Rhino Rollera i dla pozostałych, proszę. Dobra, razy 14 znowu mamy. Wiecie co? Tutaj ja bym sobie zapisał. Tak w razie co, bo nie chcę stracić tego pięknego combo. Patrzcie na to, kurde, 22 combo, już się zbliżamy do tego. I teraz poczekajcie chwilę, bo chcę zrobić jedną rzecz. Ponieważ mamy Rhino Rollera, to nie musimy wcale tych platform przesuwać, bo wystarczy, że zeskoczymy jakoś tak fajnie. O, dokładnie tak, o to chodziło. Widzicie, nawet nie potrzebowaliśmy przesuwać tych platform. Byleby teraz tego Rhino Rollera sobie zostawić i już bez zbędnego pitolenia jakby przejść dalej. Bo jeżeli będziemy musieli wracać, to lepiej go mieć w razie co. I to combo 11, ja pierdzielę. No coś czuję, że możliwe, że dzisiaj się uda go zupgrade'ować do samiutkiego końca. Sorry, man. Daj mi tu przejść. Dzięki. Teraz lecimy tam do przodu. Dokładnie tak, do tego miejsca, gdzie powinniśmy być już dawno temu. Ajdź. Nie chciałem. Okej.
Fuck! Nie to! No to teraz lecimy z sekcją 2D. Tym razem z połączeniem takiego właśnie klimatu Wampa Island z takim typowo zimowym klimatem, czyli klimatami tego całego pałacu, coś a la Iceberg Club. No i co, i lecimy, no. O, 3 z 5, dobra. To jesteśmy coraz bliżej osiągniętego celu. O, tutaj będziemy mieli nową maskę do zebrania. N is for evil. Dokładnie, czyli te różowe. Ja akurat znam lokacje wszystkich trzech, więc spokojnie tutaj będziemy mieli 100%. Nie będziemy musieli tutaj już wracać. A przynajmniej nie będziemy musieli wracać tutaj, jeżeli chodzi o maski. I będzie jeszcze jedna czasówka, którą trzeba będzie zrobić, ale to spokojnie, wszystko w swoim czasie. Bardzo lubię muzykę w tym poziomie, jak i bardzo lubię też, no tak jakby klimat tego poziomu jest taki całkiem spoko. Muzyka mi się mega podoba i scenaria jest też spoko. Tutaj na dole wiem, że jest crashowa maska. Może nie tutaj, ale po tamtej stronie. Dobra, no inaczej się dostać nie mogłem. Dokładnie tak. No dawaj. 7 na 13. No to całkiem spoko, chyba. Moje combo 11 znowu w beznadziejny sposób zostało stracone, ale dobra, tam już kij. Po co ja to zresztą robię na let's playu, skoro mogę to poza nagrywaniem zrobić i będzie jeszcze lepiej. No oczywiście standardowe problemy, że nie może Crash doskoczyć. Taka ciekawostka, kiedy stracicie cały pasek zdrowia, to jak zawsze mieliście śmiech Uka Uka w Of The Titans, to tutaj będziecie mieli śmiech Cortexa, który swoją drogą mega nie pasuje, ale okej. Takie jest moje zdanie i nie musicie się z moim zdaniem oczywiście zgadzać! Jezu, jak ja tego nie lubię bez kitu, to nie wiem, czy to zależy od szczęścia, czy to zależy od tego, że Crash, nie wiem, będzie miał swoje jakieś humory, czy on doskoczy, czy nie. Ja pierdzielę, no. Ty, Crash, chcesz ratować ten świat, czy ty masz to kompletnie w dupie? Celowałem gałką w prawo, a on mi zeskoczył, no. I weź tu kuźwa z nim się dogadaj. No, teraz raptem doskoczył. Tam jest czasówka, my jeszcze jej nie robimy. Ale zajmiemy się za to, spokojnie. Tylko jeszcze nie teraz. Na powrocie. Okej. Mamy już połowę upgrade'ów dla Crasha zebranych. Bo kolejne 16 to już będzie 32. Wiecie, prosta matematyka w końcu, nie? Welcome, boys and girls, and as yet undetermined sexes, to Evil Public School. Here at Evil Public School 101, you'll learn the basic evil principles that drive society. Like mad science, mad mathematics, gym class, and waterboarding. At EPS 101, students learn the value of evil socialization. Hey, look, everyone, a new student. Welcome the new student, everyone. Yes, the new student's life is ruined.
laugh and point at the new girl. Do you think you have what it takes to be a student in evil public school? Well, you don't. Classes are full and we hate new people.